Uwaga, nowa promocja w Starlight Cafe w budynku Multikina. Od poniedziałku do czwartku dania z kurczaka podawane inaczej. Starlight Cafe, restauracja nie tylko dla gwiazd. Rezerwacja stolików, telefon 835 12 34. Top mapa Wielkopolska, Poznań i okolice. Nowa szczegółowa mapa administracyjna województwa i stolicy. Top mapa do nabycia w księgarniach lub telefonicznie 061 827 25 36. Restauracja Starlight Cafe w budynku Multikina zaprasza zawsze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15 na business lunch. Rezerwacja stolików, telefon 835 12 34. Firma Dom i Ty, producent mebli kuchennych i szaf wnękowych, zaprasza do stolarni przy ulicy Biskupińskiej 67 i do salonu firmowego przy ulicy Głogowskiej 49. Bezpłatny projekt, transport i montaż. Sprzęt do zabudowy firm Ariston i innych. Oprocentowanie kredytu 10,5%. Telefon 866 07 83. 866 07 83. Jeśli masz kłopot z samochodem, to już nie problem. Wypożyczalnia samochodów Viva oferuje samochody osobowe, tylko nowe, zachodnie. Viva, ulica Noskowskiego 22, telefon 852 61 81. Uwaga, okazyjnie sprzedamy wyposażenie marketu. Urządzenia chłodnicze, boksy kasowe, regały, strop podwieszany z oświetleniem. Ulica Piekary 17, pokój 1008. Telefon 853 0209, 853 0209 lub 866 55 22. 866 55 22. To były ogłoszenia drobne, 13 minut po 9. Yo, what's up, Jay? Yeah, man, what's up? Man, these little... Inner Circle, Da Bomba. Bombing you in, guess what? They out of here. Same vibes all over the world, man. Excuse me? Da Bomba. 15,5 minuty po 9. Kronika wydarzeń nagłych, Mariusz Pisarski. Dzień dobry Państwu. W ciągu ostatniej doby policja w Poznaniu i w województwie odnotowała 3 rozboje, 52 włamania, 42 kradzieże, w tym 16 kradzieży samochodów. Policjanci zatrzymali 29 osób, w tym 9 osób na gorącym uczynku, a na drogach doszło do 12 wypadków, w których 16 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Śmiertelny w skutkach wypadek wydarzył się na drodze numer 449 między Grabowem nad Prosną a Książenicami. Kierujący samochodem Ford Fiesta, 25-letni mężczyzna, na prostym odcinku drogi zjechał na prawe pobocze i wjechał do rowu. Tam bokiem samochodu uderzył drzewo. W wyniku zderzenia kierowca zginął na miejscu.
rozboje. W sobotę około 20:30 przy ulicy Bożeny w Poznaniu dwóch sprawców w kominiarkach wtargnęło do sklepu spożywczego i grożąc 27-letniej sprzedawczyni przedmiotami przypominającymi broń, zażądali wydania pieniędzy. Ukradli ze sklepu 1100 zł, po czym udali się w kierunku ulicy Warszawskiej. Do kolejnego rozboju doszło również w sobotę około 20 przy starej pętli tramwajowej na osiedlu Lecha. 27-letni mężczyzna został zaczepiony przez trzech innych, którzy używając miotacza gazowego oraz przedmiotu przypominającego broń przewrócili go na ziemię i pobili. Sprawcy zabrali chłopakowi kurtkę ze skóry wraz z dowodem osobistym i pieniędzmi w kwocie 100 zł. Włamania. W nocy z soboty na niedzielę w Złotowie przy ulicy Bohaterów Westerplatte nieznani sprawcy rozwiercili zamek w drzwiach jednego z mieszkań i ukradli 12 000 marek. Poza pieniędzmi złodzieje wynieśli z mieszkania obój, złotą biżuterię i aparat fotograficzny. Tej samej nocy w Rogalinku włamywacze zerwali kratę i wyłamali okno w pomieszczeniu biurowym firmy, skąd skradli kasetę z pieniędzmi, w której znajdowało się 3400 marek, 350 franków szwajcarskich i 734 zł oraz magnetofon. Następnie sprawcy wyłamali kratę w kolejnym pomieszczeniu biurowym. Tym razem w ukradzionej metalowej kasetce znajdowało się 1200 zł. Wiadomości z kraju. W Szczecinie 25 osób narodowości mongolskiej zatrzymali szczecińscy policjanci podczas kontroli na miejskiej giełdzie samochodowej. Zatrzymani zmonopolizowali lokalny rynek handlu nielegalnymi programami komputerowymi i pirackimi płytami. Przy Mongołach znaleziono około 2000 różnego rodzaju płyt kompaktowych z muzyką rozrywkową oraz CD-romy z pirackimi programami komputerowymi. Ich wartość zostanie oszacowana po zakończeniu działań policyjnych. Zatrzymani cudzoziemcy w większości nie mieli przy sobie paszportów lub innych dokumentów tożsamości. W rozmowach z Mongołami pomagają tłumacze języka mongolskiego. Cudzoziemcom grozi deportacja z Polski, a za nielegalny handel płytami 3 lata pozbawienia wolności. Może to ci z ogniem i mieczem. Radio.